już swobodę takiego działania, że mogłem działać, zajmować się tylko tworzeniem związków zawodowych. Tym się zajmowałem. Ludzie do mnie przychodzili z różnych zakładów pracy, z PKS-u pani Duczkowska, z cukrów pani Halina Piela, z FSD pan Władysław Bolechów. I ja im pomagałem w ich firmach zakładać te wolne związki. Jeździłem, instruowałem, przemawiałem. Właściwie cały wrzesień się tym zajmowałem. Przez te pierwsze trzy tygodnie to żeśmy zorganizowali w Nysie kilka tych komitetów założycielskich i 26 września żeśmy pojechali do wojewody, reprezentanci 6 zakładów, ja z pomocy naukowych, z PKS-u pani Duczkowska, z FSD pan Władysław Bolechów, z cukrów pani Piela, ze spółdzielni inwalidów pani Broczkowska była w tej grupie i z zakładów urządzeń przemysłowych pan Janusz Smagły. To był trzon pierwszego międzyzakładowego komitetu założycielskiego Solidarności Ziemi Nyskiej, który żeśmy stworzyli. To była taka ponadzakładowa organizacja jakby regionalna. I ten MKZ zaczął działać. Najpierw chcieliśmy się przyłączyć do Dolnego Śląska, ale działaliśmy niezależnie od tego, co tam Dolny Śląsk czy Gdańsk, to myśmy swoje tu robili, pomagaliśmy tym wszystkim załogom z Nysy, z Niemodlina, z Głuchoła, z Paczkowa, z całego tego terenu takiego tak zwanej ziemi nyskiej. Pomagaliśmy im zakładać związki zawodowe. Ludzie nie wiedzieli o co chodzi, myśmy jeździli, instruowali, podnosili na duchu, trochę tak pomagali organizować to wszystko. I rynku nasz komitet, nasz MKZ, ten nasz taki region, który żeśmy stworzyli, liczył w tych zakładach, które były tu skupione, to było kilkadziesiąt zakładów, a może nawet około setki, i to liczyło ponad 21 tysięcy członków Solidarności u nas w MKZ Nysa było zarejestrowanych. W styczniu 81 pojechałem do Gdańska i tam uzyskałem od pana Walencji, od pani Walentynowicz, od pana Gwiazdy zgodę, że jesteśmy regionem i byliśmy regionem. Byliśmy takim samodzielnym regionem, Nysa była regionem, takim samym jak Katowice, jak Wrocław, jak inne. I ja wtedy jeździłem już na posiedzenia Krajowej Komisji Koordynacyjnej, bo tak się nazywało ten taki krajowe ciało, które rządziło Związkiem Solidarność. I tam jeździłem reprezentować Nysę. Jak są filmy, na przykład jest taki film, ostatnio w telewizji widziałem, w marcu 81 były takie głośne wydarzenia, bo w Bydgoszczy milicja pobiła działaczy związkowych, między innymi pana Rólewskiego, pana Bartoszcze, i wtedy w całym kraju rozpoczął się strajk, myśmy się przenieśli do zakładu urządzeń przemysłowych, zamknęli, był strajk ogólnokrajowy, potem groził strajk powszechny, była bardzo napięta sytuacja polityczna, bo cały czas Polska była w tym bloku komunistycznym, wtedy istniał Związek Radziecki, potężne mocarstwo komunistyczne, które miało straszną armię, najsilniejszą armię na świecie, broń atomową, czołgi, i które nie zgadzało się na to, żeby w jakimkolwiek kraju tego bloku komunistycznego jakieś ludzie sobie sami decydowali, jak ma wyglądać ich ustrój, ich rząd. W 1968 roku między innymi wojska Związku Radzieckiego i innych tych państw weszły do Czechosłowacji, żeby tam dokonać zmiany rządu w sierpniu. I myśmy wszyscy żyli pod tą presją, że Armia Czerwona może wejść i NRD, Armia NRD i Armia Czechosłowacka może do nas wejść i stłumić tą naszą rewolucję. Czołgi stały nad granicą. Nawet Marcin Wolski, taki satyryk, napisał piosenkę pod tytułem Wejdą, nie wejdą. Taka żartobliwa piosenka kabaretowa była, wejdą, nie wejdą, czy Sowieci, cały czas żyliśmy pod tą presją, że może być interwencja międzynarodowa, komunistyczna, że nas czołgami zdepczą, stłumią, wiadomo, czołgi, pozamykają nas do więzień, wystrzelają. Cały czas to nad nami wisiało. Myśmy po prostu pod taką presją pracowali wtedy, ale mieliśmy świadomość, że jakby budujemy, mamy takie no jakby bezkrwawe, pokojowe powstanie narodowe, że nagle budujemy ten przestrzeń wolności, tak rozpychając się, ale w sposób moralny, etyczny, nikogo nie zabijając, nikogo nie prześladując, tylko głosząc prawdę i organizując się, korzystając z tych praw, które wszędzie na świecie ludzie mieli, bo przecież chodziło o co? O prawo do organizowania związków zawodowych, o prawo do pisania tego, co nam się, co jest prawdą, prawda, publikowania bez cenzury. To są rzeczy, które dzisiaj są oczywiste. A wtedy to było wielkie oburzenie, wywoływało
wśród komunistów. Oni nas atakowali, krytykowali, się zajmujemy polityką nagle w ich prasie. Myśmy na przykład, tutaj przyniosłem pokazać wam kilka biuletynów. To są biuletyny, które najpierw na początku wydawaliśmy w gazecie, a to już potem wydawaliśmy taką regularną gazetkę w drukarni, żeśmy drukowali, to już miała jaką taką formę, to jest pismo NKZ-u Nysa. To mieliśmy w drukarni w Paczkowie, żeśmy to drukowali. Popatrzcie, czym się zajmowaliśmy. Opisywaliśmy o strajkach, pisaliśmy o uroczystości 1 maja, pisaliśmy o różnych historycznych wydarzeniach. Donosiliśmy ludziom po prostu te informacje, których im prasa komunistyczna nie dawała. Przywracaliśmy pamięć o narodowych świętach, dzień 11 listopada. Nie było wtedy święta 11 listopada, odzyskanie niepodległości. Komuniści to święto znieśli, podobnie jak święto 3 maja. Ta nasza gazetka, wydawana, nie wiem, w nakładzie 2000 egzemplarzy, jako taki biuletyn wewnętrzny, bez cenzury to był wydawane, pod pozorem, że to jest biuletyn wewnętrzny do użytku tylko związkowego. To wolno było bez cenzury wydawać, nie zgłaszać tego do kontroli. Mieliśmy bibliotekę w siedzibie MKZ-u w Nysie. Najpierw ta siedziba mieściła się na Zjednoczenia w dwóch takich pokoiczkach, a potem po marcu, po Bydgoszczy, kiedy już żeśmy się rozrośli, zażądaliśmy w 1981 roku większej siedziby, dano nam w Nyskim Domu Kultury. Mieliśmy na piętrze całe skrzydło, gdzie dzisiaj jest Radio Opole. Tam możecie to sfilmować. To była cała siedziba Solidarności. Tam mieliśmy bibliotekę książek, które były zakazane w komunizmie, gdzie ludzie mogli przeczytać historię polityczną II wojny, historię, dowiedzieć się o Katyniu, prawdy. Mieliśmy swoją powielarnię, mieliśmy swoje biuletyny. To była działalność jakby wykraczająca poza działalność ściśle związków zawodowych, które miały tylko bronić praw danej grupy pracowników, załatwiać im tam wczasy, załatwiać jakiś fundusz socjalny. To była działalność publiczna i nawet można powiedzieć społeczna i polityczna taka, która zmierzała do odbudowania świadomości społecznej, odbudowania wolności wśród Polaków, takiej podbudowy wolności i przygotowania nas do odzyskania wolnego państwa. Chcieliśmy tą świadomość historyczną jakoś udostępnić, bo ona była zakazywana przez wiele lat. Kiedy w 3 maja 1981 roku zrobiliśmy publiczną mszę na rynku w Nysie, to były tysiące ludzi. Tysiące ludzi przyszło, ksiądz prałat Kądziołka świętej pamięci odprawił. Przemówienie po mszy wygłosił Jan Piątkowski, mój współpracownik, potem pan Piątkowski był ministrem sprawiedliwości już po upadku komunizmu w 1992 roku w rządzie Słowackiej był ministrem sprawiedliwości. Piątkowski wtedy wygłosił przemówienie i to było pierwsze obchody 3 maja, święta 3 maja, święta Konstytucji w Nysie, która przed wojną była niemiecka, po wojnie była pod rządami komunistycznymi. Ludzie przychodzili i płakali, starsi ludzie, bo oni pamiętali sprzed wojny, 3 maja, a za komuny to było święto zakazane, zabronione. 1 maja były obchody święta robotniczego, trzeba było wywiesić flagi obowiązkowo w każdym domu, milicja chodziła, sprawdzała, ale potem 2 maja szybko trzeba było te flagi zdjąć, żeby czasem na 3 maja nie zostały, prawda, na święto 3 maja, bo święto 3 maja było zakazane przez komunistów. Myśmy zrobili to święto 3 obchody w 1981 roku. I oczywiście przy okazji broniliśmy również i to broniliśmy bardzo że tak powiem, odważnie i świadomie praw robotników i pracowników, żeby ich prawa nie były łamane, wynagrodzenia, negocjowaliśmy układy zbiorowe, układy zakładowe, staraliśmy się pomagać innym załogom, bo wtedy władza doprowadziła do tego, że były trudności ogromne z zaopatrzeniem w mięso, w żywność. Nawet ponieważ MKZ Nysa otrzymywał 1% ze składek tych wszystkich związkowców, to mieliśmy bardzo dużo pieniędzy jak na tamte czasy. Kiedy potem wybuchł stan wojenny, to na koncie MKZ było 7 milionów złotych. A jakby porównać tamte pieniądze, siłę ich nabywczą do dzisiejszych, no to powiedzmy, że to na dzisiejsze pieniądze to było około 3 milionów złotych, to było bardzo dużo pieniędzy.
Ja się zastanawiałem wtedy, czy nie kupić rzeźni i nie zorganizować własnej, ponieważ były kłopoty z żywnością, nie było żywności. Chcieliśmy zorganizować własny skup żywności, własne przetwórstwo, żeby ludzie załogą po prostu taki samorząd zrobić, prawda? Żeby jak skoro władza tego nie robi, zrobić, wyrwać władzy to i zrobić to samodzielnie, żeby nasze rodziny, naszych pracowników, naszych członków miały co jeść. I tak działaliśmy do grudnia 81 roku, do 13 grudnia, kiedy komuniści Jaruzelski wprowadzili stan wojenny, pozamykali nas do więzień. W nocy z 12 na 13 grudnia nas pozamykali do więzień. Z MKZ-u cała czołówka została zamknięta. Cały zarząd, ja siedziałem cały rok, moi koledzy trochę krócej, niektórzy bardzo krótko, niektórzy coś tam podpisywali, lojalki, współpracę, ale większość nie. W MKZ-cie wtedy w stanie wojennym nielegalnie moi koledzy wydawali właśnie jakąś prymitywną techniką gazetki podziemne, nielegalne, za to się szło do więzienia. Przesiedzieliśmy kilka, ja przesiedziałem półtora roku w więzieniu w stanie wojennym, moi koledzy z FSD również przesiedzieli 1,5 roku, potem byli aresztowania, również były przeszukania, rewizje w naszych domach i tak się skończyła właściwie Solidarność, która już nigdy w takim kształcie nie powstała, nigdy już potem nie powstał tak spontaniczny, tak wielki ruch pełen nadziei, bo w 89 roku doszło do pewnego przełomu, ale jednak ten przełom był sterowany i w dużej mierze polegał na tym, że część elit Solidarności, łącznie z Wałęsą, dogadało się z komunistami, zdradziło te nasze ideały, które nam przyświecały w roku 80-81 i w gruncie rzeczy doprowadziło do tego, że cały ten wielki ruch już nigdy się nie odrodził w takim kształcie i nie było nam dane odbudować Polski naprawdę wolnej, bo dzisiaj to, co się dzieje, są te problemy ogromne, wielkie. Polska cierpi na ogromne bezrobocie, na ogromne problemy społeczne. I na pewno nie jest to, nie są to dzisiaj taki kształt ustrojowy i gospodarczy państwa, jaki myśmy sobie wyobrażali w roku 81. W 80-81 niestety i dzisiejsza Solidarność już z tamtą Solidarnością pierwszą wielką nie ma oprócz znaczka nic właściwie wspólnego.